Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Witajcie w drugim odcineczku już z Spyro 2 Riptos Rage, 14 odcinek już naszej trylogii. Jednak słuchajcie, rodziska, schowałem sobie mapę, a jednak, ponieważ ona mi się za bardzo nie przyda. I teraz co będzie nowego? Teraz będą w ogóle w tej drugiej części cutscenki przed i po przejściu poziomu. I to tylko w dwójce. W trójce tego nie ma. Więc nie będziemy ich przewijać, po prostu będziemy je zostawiać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Taka zremasterowana cutscenka. O Jezu, oni uwielbiali tutaj robić. Zmienili to! Ups. Nie ma było takie fajne, przewodnik. 403 orby i talizman. Okej, okay, tutaj będzie na pewno jedna minigierka z hokejem. Niestety. No i siema, stary. W naszej krainie grasował Yeti. Na szczęście udało nam się go uwięzić, zamykając wszystkie wrota. Jeśli porozmawiasz z pozostałymi braćmi, otworzą je, by cię do niego zaprowadzić. Luzik. Ale świetnie to wygląda. No, jak mówiłem, dwójkę i trójkę jeszcze bardziej pamiętam, więc ja oceniam, że jest fenomenalnie. Świetnie. Podjarany jestem, jak Spyro. No dobra, bracie, otwieraj. Jeśli się skoncentruję, mogę otworzyć dla ciebie te wrota. Dawaj, Arnie. To było to było kiedyś genialne. Dwa orby dostaniemy za hokeja, a trzeci za rozwalanie tych pomników, które zostaną przez ducha zaklęte, coś w ten deseń. Tak, pamiętam. Więc na luzie. Liczę, że oczywiście wszystkie orby zdobędę. No, ten poziom akurat bez możliwości pływania oraz bez możliwości wspinania się na drabinie zrobimy, bezproblemowo. Kogo obchodzi klucz, gdy wiesz, jakiej użyć mantry? Mantry, Cliff, siemka. On to bierze do góry, no i możemy... Szarżą nie pokonasz rywali wielkości... Tak, smuczy oddech, ja to wiem. Siemka. I tutaj będziemy mogli zrobić taki boom, jump do góry, pod warunkiem, że jeszcze trochę ich zabijemy. Przynajmniej Zoe nie chciała czegoś ode mnie. XD. Tu jeszcze na dole, właśnie. Sparks, bierz to. Coś mi się wydaje, że tutaj zwrotność jest chyba lepsza, aż ją przetestuję. Tak, zwrotność w tej części jest lepsza, już ją czuję. Czyli to akurat odwzorowali dobrze w jedynce i w dwójce. Całe szczęście. Okej, okay, tutaj już wszystko, teraz musimy tutaj na dół iść do tego pana. Hej, zobacz co potrafię. Curtis! Nie obchodzi mnie to jeszcze. Muszę tutaj zabrać wszystko, więc wybacz. Oczywiście, że zdrowie wezmę. Co z tą jedynką się stało? Otwieraj to. Ta jedynka tak sobie leżała, nawet jej nie zabrałem. XD. Właśnie! Przewodnik, halo, punkty umiejętności. Doskonały hokeista. O Jezu, co to znaczy doskonały hokeista? O cię wpytę. Lodowy szlak, miejski szlak poniżej 1,5. Co? Poniżej 1,10, ale będę tryhardował. What? Doskonały hokeista, dobra. Ja te wszystkie będę robił poza odcinkami raczej, jeżeli czegoś nie zrobię. Bo to nie brzmi dobrze, te skill pointy. Czyli te umiejętności, lista umiejętności. Będę poza odcinkami. Bo to będzie za dużo czasu mi zajmowało. Pamiętaj na odcinkach. O radzie łowcy. Tak, łowcy, huntera, bla bla bla. Że mogę latać w taki sposób. O, cię wpytę. Dobra, wybaczcie, ludziska, tak niestety to będzie wyglądać, że takie rzeczy akurat poza odcinki pozostawiam. Ale oczywiście przed zakończeniem serii, czyli pokażę wam całą galerię, jak skończymy całą grę. Albo jak skończymy całą trylogię, to pokażę wszystkie trzy galerie, bo z jedynki nie pokazałem.
No i tak to będzie. Tak to będzie, myślę. Dobra, w sumie, okej, daj. Jestem wegetarianinem, ale tego Yeti powinieneś wrzucić na ruszt. To twarda sztuka. Właściwie nie wiem, czy dasz sobie z nim radę. Dam. Bo on zrobi coś takiego. Myślałem, że stać go na więcej, ale okazuje się, że umiał tylko szczekać. Co? W każdym razie moim zadaniem było pilnowanie, by nie zeżarł naszego świętego talizmanu. Luz, bro. Nie martw się o to. Dawaj talizman. Dziękuję. I już się zbudował portal, ale to jeszcze... Oj, to jeszcze nie koniec. Oj, uwierzcie. Tutaj chyba nic nie będzie, żadnych diaksów. A, tu jest okno. Ale oczywiście, że tutaj będzie zabawy. Oj, ja błagam, żeby tutaj w remasterze się dobrze na tym lodzie biegało. Oj, błagam. Bo się trochę pogniewamy. Ale to super wygląda. Masakrycznie dobrze. Mi się to bardzo podoba. Ops, ops, ops. Okej. Tak, dwa orby. O, Spyro! Witamy! Odkryliśmy, że hokej to spokojny, wyciszający sport. Czy masz może ochotę zmierzyć się z naszym bramkarzem? Tak. Nie, jest za zimno. Masz 2 minuty na strzelenie 5 goli do czerwonej bramki. Postaram się. O mój Boże. Nie, nie. Ten krążek. O Jezu, czy on już mi strzeli? A nie, on mi nie strzela. Ja mu muszę strzelić. On to odbił! Mam nadzieję, że jest ta sama mechanika. O, cię w pytkę. A ja nie strzelę 5 goli jemu. Dobra, 1 gol. A tu się wyświetla też. O, ej, fajna sprawa. Ej, ale dawaj mi to szybciej. O mój Boże, no czemu to tak lata? Ja nie mam czasu, patrzcie, ja mam tylko 2 głupie minuty. Ej, to jest uber trudne. Już mi się nie podoba. Okej, 2, ale jeszcze mam minutkę. What the fuck, krążek we mnie. Ty dzbanie! Ej, ja nie zdążę. Autentico nie zdążę, chyba. Błagam, chcę zdążyć. No gdzie to poleciało? Cztery. Okej. Dobra, on tego nie wziął. Teraz muszę trafić. Bo jak nie, to trochę słabiutko. Pierwszy. To dla ciebie. Dzięki za pierwszego orba. A teraz muszę się za drugiego zabrać. Pryp. Chcesz spróbować zagrać jeden... Tak, jeden na jednego. 3 gwiazdki już. Ujojoj. To nie jest takie jeden na jednego. Ale jest pierwszy gol. Tu muszę strzelić 5. Okej? Okej? Czy naprawdę to tak będzie wyglądać? Okej? 3 już mam. Wiem, że zasłaniam kamerką. GG. Gratulacje! To dla ciebie! Jeśli będziesz się wpatrywał wystarczająco długo, przestaniesz cokolwiek widzieć. Okej, GG. To było najłatwiejsze, jakie mogło być. I dostałem punkt umiejętności. Płaka mi to.
Doskonały hokeista, czyli pewnie do jaja musiałem ich ograć. Ale kekłem z tego. Dobra, mi to bardzo pasuje. Nie narzekam absolutnie. Jeszcze 145 diaksów. Pfff. No to faktycznie doskonałym hokeistą jestem. No okej, okay. Teraz moim zadaniem jest wskoczyć tu. A jak tam tą skrzynkę rozwalić, to już nawet nie pamiętam. Pum. Pum. Główka pracuje. Osiągnięcie, ej, fajnie. Właśnie, a tu jest ten. Rakieta, no tak. No tak. Pum. I w górę. Najpierw jeszcze muszę tutaj, na sam szczyt. Bo są cztery piątki. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj też. A w sumie i tak będę tędy jeszcze szedł. Mhm. Oczywiście, że tu poukrywane. Masakra. Podoba mi się. Design poziomu jest przepiękny. Okej. Okay. Weźmy już zadanie od profesorka. Jak on tam miał? Nie wiem, profesor już nie wiem. O nie! O no! Całe szczęście, że przegoniłeś tego złego ducha. Niestety teraz będzie się ukrywał w rzeźbach. Jeśli spalisz wszystkie 10 rzeźb, pozbędziemy się go raz na zawsze. Spoko. Trzy gwiazdki niby czemu. Po prostu muszę o takie coś zrobić. XD. Pum, pum, pum. Tu chyba nic nie ma. Ale przy okazji to rozrobię. I... Pyk. Ile będę miał? Jeszcze nie wszystkie. Jeszcze trochę brakuje. Dobra. A, wskoczyłem od razu tu, ale jaja. A no tak, tu przecież jeszcze było. To myślę, że już tu będą wszystkie. To jest ostatni piątek? Ej, co? O, jest piątek, okej. Okay. To już rozwalamy posągi. I będzie spadłwa. Tu jeszcze był jeden. Mhm. I przez cały jeszcze poziom. Prum, 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 prum. Nie chcę skakać, bo tutaj gdzieś jest. Dobrze pamiętałem. To już będzie piąty czy szósty? Piąty. Mhm. I te obrazy jeszcze. Nie, to wymaksowany poziom zaraz będzie. Autentico. Tak w pełni, w pełni. I to mi bardzo pasuje. Tu kolejny. Czemu na to są trzy gwiazdki, ja się pytam. Że to jest easy znaleźć to. I jeszcze dwa, chyba tutaj na samym początku, mam nadzieję. Okej. Okay. Okej, okay, jednak nie. Ej, oni mają ten. Jeden miał hokejowy kij. Każdy przeciw. Każdy przeciwnik to dusza i tak dalej. Tu był jeden, a gdzie ostatni? Może na zakończeniu poziomu? Cholipka wie, już szukam. Jak najszybciej potrafię. Tutaj nie było? Tego zdjąłem. Ej, zaczynam poważnie nie wiedzieć, a tu na samej górze? Tutaj się ukryłeś, a okej. Okay. Dobra robota, Spyro! Zły duch przepadł z Kretesem! Weź, to dla ciebie. Pożyczyłem to ze świątyni. Tam tego nie potrzebują. Nie potrzebują. Trudno. Piknie. Zrobiliśmy to. I cały poziom z głowy. Zebrano wszystkie kule. Poziom ukończony w 100%. Zawaliście. O to mi chodziło. I możemy do domu iść. O, teraz do domu. Uhu, teraz kupujemy sobie umiejętność pływania. Na bank. Wow, 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 wow.
A ty co robisz? XD. A, on go uczy, dobra. A, to tak. Tak, uciekaj. Policja cię złapie, tak czy siak. Wracamy do letniego lasu. Yeah, pierwszy poziom w pełni zrobiony w tej grze. Nareszcie. Czekałem. Kurczę, Kolosus. Znaczy, świątynia Kolosów. Jakie to jest piękne. Ojeju, podoba mi się to. Podoba mi się to. 807, to już możemy sobie wydać na pływanie. Myślę, że... O Jezu, to już 16 minut. Strasznie długie te plansze jednak, tak jak myślałem. Ten odcinek sobie będziemy kończyć tym, że będziemy sobie teraz pływać i zrobimy tą planszę. Witaj, Spyro. Chciałbyś się nauczyć pływać pod wodą? Mogę cię za niewielką opłatą. Chętnie. Świetnie. Zaczynam. Tak, kwadrat, żeby móc pływać. O, Jesus. Ale się ślizgam po tej wodzie, znaczy w wodzie po wodzie. No to nieźle. Dobra, ale jeszcze wróćmy. Bo wiem, czego nie zrobiłem. I dobrze, że sobie przypomniałem. Pyk, pyk, pyk. Tutaj jest na samym początku takie jedno jeziorko. Hej! Jedno takie jeziorko, w którym jest... No, troszkę kryształków, ale też i orby. Kula. No. Kurde, kurde, kurde. O, Spyro. Jak ty tego nie... Ty dzbanie, jak ty w to trafiasz? Dzban Spyro. Sterowanie pod wodą też. No z tą gałką co w dół i tak w górę. Masakryczne. Czemu mi się wydawało, że... Tutaj coś leżało? Jakby jakaś jedynka tu leżała. Pff, nie wiem, nieważne. Ale dobra, jesteśmy po drugiej stronie już. Hops. I sobie taki orb skacze. Elo. Bum. Jeszcze tutaj mamy trochę ich. Ops. Nie mogę się przyzwyczaić. Nie mogę się przyzwyczaić do gałki, że pod wodą też jest na odwrót. W oryginale chyba tak nie było. Chyba tak nie było. Ja nie wiem. No. Tup. Przy schodkach. No i teraz idziemy do, powiedzmy, że drugiej głównej części tej planszy. Zaraz zobaczycie jakiej. Ale musimy tutaj klikać w te guziki, żeby drzwi naprzemiennie się otwierały. O to mi chodziło, to jest główna świetnie część. Świetnie ci idzie, Spyro. Zbieraj talizmany, by pomóc nam pokonać Ripta, nim uda mu się przejąć kontrolę nad Avalarem. Nie zapomnij też o zbieraniu kul. Profesor uważa, że dzięki nim... Tak, kule muszę zbierać. No i tutaj Elora mówi, ej, typku, wróć, jak nauczysz się na drabince wspinać. Jak się nazywają te poziomy? Wichrzysko? Harrikos to jest po angielsku. Słoneczne piaski, okej. Okay. To jest Sunny Beach. Nie! Spyro, dzbanie! Przecież ja nie wlezłem do Ale ja nie wlezłem do portalu. Mnie to wyssało dosłownie. Nie. Ja przewijam cutscenkę, bo ja chcę od razu wyjść. Ale dzbaństwo. Nie. Opuść poziom. Nic nie widzieliście. Chciałem tylko kryształ zebrać. O co chodzi? Czemu mnie to tak wyssało? I teraz będzie 5 minut wracania do letniego lasu. Ech. Ale właśnie, to poróbmy. Fium. Góra, dół, lewo, prawo. Jezu, odbija mi się. XD. A zebrałem już tu. No to pronto. O, życie dostałem, bo zjadłem magicznego motylka. Hunter pewnie chce o kamerze pogadać. Podoba ci się aktywny tryb kamery? Nie. Dobrze, niczego nie ruszaj. Niczego mi tu nie ruszaj. Okej, myślę, że najpierw po lewej stronie przejdziemy.
Zaraz co? Zamknęło się. O, teraz. Na odwrót. Bo w przyszłym odcinku na pewno zrobimy jeden zwykły poziom plus to. Speedway, baby! Ach, te speedwaye kochane. Ops. Oczywiście bierzemy ukrytego orba. Wiadomo, jak to działa. Tu zamykamy. Tu przechodzimy. Tu skaczemy. I jest. U, nie jesteśmy. O, co za dzbaństwo. A ty ile chcesz za to? Ej, Spyro, widzisz tę ścianę? Za 400 spoko. Dobra. Jak to szybko wziął? Za 400 spoko. Widzę tę ściankę. Niech mnie nie weź się do portalu, błagam. Bo ja skrzywdzę zaraz tu kogoś. Mhm. A tutaj czeka na nas boss. Elora się teleportowała, jak zwykle. Powiedz nam. Cześć, Spyro! Te wrota otworzą się tylko, jeśli posiadasz wszystkie 6 talizmanów z letniego lasu. Mhm. Po otwarciu wrót, Ripto i Gniot będą czekali na ciebie w lochu. Nie przetłumaczyli Crash na Gniot. A raczej przetłumaczyli, ale nie napisami. Gniot? Gniot to jest Crash, Gulp i Ripto. Nawet mnie nie denerwujcie. Moja nostalgia to boli. Nostalgia akurat boli, jeżeli nie jest wszystko po angielsku. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Naprawdę muszę jeszcze raz tak biegać? Jesus. Ale to utrudnili jakoś. Albo jestem jakimś rakiem, co nie umie wskoczyć tam. Nie otwieraj. No, w końcu. Dobra. Orb sobie skacze, jump, jump. Ile już tu mamy? Reszta jest na samej górze. Tak jak myślałem. To sobie wróćmy teraz tam na sam początek. I w taki sposób zakończymy ten odcinek. Czyli letni las mamy zrobiony, nie licząc tego, że drabinki nie umiemy. Migot mamy cały zrobiony, nie licząc tego, że drabinki nie mamy. I tyle. Na razie tyle mamy w dwóch odcinkach. Całkiem nice. Ops, o Jezu, what the fuck, gdzie jestem? A tu. Jezu, ale to pływanie pod wodą. To trzeba będzie jakoś zmienić, albo się przyzwyczaję i tyle. Dobra, ludziska, następny poziom, który zrobimy w przyszłym odcinku, to to byłoby na tyle. Komentarze, opinie, łapki, suby, dzwoneczki, cokolwiek. Trzymajcie się. Hej, hej!